Witajcie, moi mili! Trzeciego kwietnia 2017 chciałem powiedzieć. No dobrze, dobrze, no. Powtórka, wracamy. Witajcie, moi mili. 3 kwietnia 2018 rok. O, już całkiem inaczej. Właśnie w dniu dzisiejszym załaduneczek z wyjazdem w dniu jutrzejszym. Tak to się chyba zapowiada. I tak, żeby było ciekawiej, po szpitalu, po odpoczynku świątecznym, doładowali mi z grubej rury 4 miejsca. 2 miejsca z wózeczkiem będziemy śmigać. 2 miejsca z wózeczkiem i później 2 miejsca bez wózeczka. 4 miejsca i to tak trochę porozrzucane. Jutro będę miał dobre ciśnienie, nie inaczej. Moi mili, krótko, zwięźle i na temat. Ci, co tam słuchali, co mówiłem, albo obejrzeli materiał, ostatni materiał tam. No, byłem w szpitalu w zeszłym tygodniu. Do świąt sobie pobyłem w szpitalu. No i co się dowiedziałem? SKS. SKS. A tak naprawdę te bóle, to wszystko, co się dzieje, to może być spowodowane zwyrodnieniem stawów. Stawy po prostu, mam zwyrodnienia w stawach, czyli są zmiany. I co jest niedobre, to to jest niedobre, że człowiek teraz musi uważać, co robi, jak coś dźwiga, jak gdzieś spogląda, to musi spoglądać jak i gdzie, na co spogląda. Tak to wygląda, jak się byle gdzie spogląda. Zwyrodnienia stawów, no niestety. I to, czy to jest do zatrzymania, do powstrzymania w jakiś sposób, na pewno. Wychodzi dźwiganie, wychodzi długie siedzenia. Ten kręgosłup nie zawsze miał taką pozycję, jaką powinien mieć. I to wszystko się teraz odbija. No, fajnie. Niestety muszę sobie to gdzieś zapisać na kartce. I przykleić tu na szybie i sobie mówić, że jest jak jest. Oby nie było gorzej, trzymaj się chłopie, wyprostuj pozycję. Głowa do góry, nie siedź nad tą kierownicą jak nie wiem nad czym. No i tak to się ma. Tak to się ma. Jeszcze pozostał mi ortopeda, bo nie byłem, bo nie było kiedy. I tam zadecydują jakieś fizjoterapię, jakieś ćwiczenia, gimnastyki. Trzeba się ratować. Tak to właśnie wygląda. Trzeba się ratować. Dobrze. Teraz jadę do serwisu Scani Mercedesem. Ale już nie na serwis. Nie na serwis, tylko żeby zatankować AdBlue. Bo mi się kończy. AdBlue przytankuje, później paliwko i atakujemy z rańca. Trzeba śmignąć. No, ciekawy dzionek się zapowiada jutro, naprawdę ciekawy. No, trochę tak porozwalane to. Mam nadzieję, że jeszcze tym takim czasie po świątecznym jeszcze nie będzie takiego ruchu, bo można się zakopać gdzieś na autostradzie.
I nie chodzi mi w tym momencie o śnieg, tylko o ształy, korki i inne wynalazki. Pogoda robi się wyśmienita. 14 stopni za oknem. I coś właśnie teraz poleciało na dół. I dobrze, że to nie mój telefon, tylko firmowy. Wpadł w poślizg szalony. I sobie spadł. Ach, będzie dobrze. Nic mu nie zaszkodzi. Co oni się tutaj tak rozkręcili? Tylko chwilkę mnie nie było, już budowy idą na ostro. Ale powiem wam, że rozleniwiłem się. Jutro będę miał na... Puści mnie, czy nie puści? Puść! Podziękujemy ładnie. No i gra gitara. Co tam u was, jak po świętach? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Że jesteście dużo zdrowsi niż ja. Nic nie dolega. I wszystko u was gra. To jest najważniejsze. Żeby wszystko funkcjonowało. Pamiętajcie, wychodźcie częściej z auta. Ci, co jeżdżą. Nie róbcie tego samego, co ja. Że się zamykałem w aucie po tygodniu jazdy i dalej siedziałem w tym aucie. A jak już był jakiś spacerek, ruch, no to już człowiek był zmęczony, nic się nie chciało. Nie róbcie tego. Naprawdę. Co byście w ogóle nie robili? Czy pracowali jako kierowca, czy pracujecie ktokolwiek, czy się uczy, czy siedzi za biurkiem i za biurka za ławki do biurka i cały czas tylko zmienia na siedzenie, no to szanujcie sobie zdrowie, bo każdy się o tym później dowie. Jak go szanować nie będzie, że robiło się jakiś błąd i nastąpiły jakieś zmiany w organizmie. Tak jak mówiłem, stąd te bóle, tabletki trzeba jeść, stany zapalne, stawy się po prostu, robią się zwyrodnienia, zmiany w układzie kostnym, no i się dzieje, co się dzieje. Tak jak to wcześniej powiedziałem, SKS, ci co wiedzą, w szkole mieli SKS, to wiedzą, o co chodzi. Od najmłodszych lat nas uświadomiali i kazali chodzić na SKS. Nie dodali tylko, że nastąpi to niebawem. Kuźwa. Tak szybko, nie wytrzymam chyba. No dobrze, to ja idę. Tutaj mam zaraz serwis, wjadę. Akurat mi to tak u nich tu pasuje wjeżdżać, tankować. Ja mam z lewej strony wlew, oni tam akurat trzymają ten zbiornik, że to wszystko pasuje bardziej pod skanie. Ja muszę tutaj drogę im przyblokować, no ale co? No ale cóż, szef kazali, to Adam wykonać mus. A jak? Jak trzeba, to trzeba. Jak jechać, to jechać. Nie będę się narażał. Inni jeżdżą, to ja pojadę. No chętnie bym pojechał zatankować, od razu drugi pistolet załadował i poszedł. No ale z 7 tych to mi tu spokojnie wlezie. Ach, to już mnie tam nie ubędzie. Minuta w tą czy w tą. No to do usłyszenia za chwilkę. Uciekamy ze serwisu. Jedziemy. 90 litrów wlałem. Tak myślałem, że 70 mi wejdzie. A tu nie, ale tu leje i końca nie ma. Oni też zdziwieni. Bo skania nie ma aż takiego dużego kotła, nie? A tutaj leje. Mówię, nawet powiedziałem, że jak będzie 70, niech mi powiedzą. Tutaj nic nie widać, nic tu nie odbija, nic tu nie zatrzymuje, tylko leci do bólu. No, mówię, będzie 70, żeby mi powiedzieli. Ale już mi mówią, 63, a ja dalej leję. No i dobrze, później mam spokój z AdBlue, jak
zaleję to. O, no wystarcza, wystarczy. Nie muszę się później gimnastykować każdorazowo. No właśnie. Ale to powiem wam, że jak to zawsze po świętach jest i bywa, człowiek się rozleniwia, chyba. I tylko nie chyba, tylko nie, nie chce mi się, ale dzisiaj jest piękny dzień. Jadę teraz na plac, wynajdę sobie jakiś wózek widłowy, podepnę i jutro będziemy szarżować. Jutro będę miał na rozgrzewkę. No i dobrze. Przynajmniej nie trzeba zaraz, tak jak to często bywało, po świętach pedałować albo czy w nocy. No i spokój. Takie było małe troszeczkę niedogadanie, bo ten szef mi coś mi powiedział, że chyba załaduję i pojadę to rzucić. A tu nie. Zjechałem, oni mówią, że o, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ja widzę, co ty, kobieto, wyprawiasz. Nie zatrzyma się chwilę, bo nie ma czasu. Dokładnie, bo nie ma czasu. Nagiel grób, nagiel grób. Nocna praca. Właśnie chyba kolega z nocki wraca. O! Adam, prostu się, siedź prosto, głowa do góry. Nie ma to, że tamto. I tak to się ma. Byłem przed szpitalem na... To było tak, ostatni mój taki rozładunek. Ostatni rozładunek. Pędziłem. Dostałem akurat w piątek jedno miejsce. No to mówię, pogram wcześniej. Dobra. Pogram sobie wcześniej. Ja leciałem. Gościu, dobrze, dobrze, miałem o 8 mieć rozładunek, mówię o 7, dobra, wjeżdżę na plac, no to mówię, fajnie, cały zestaw do rozładowania, mówię, to bajka, to mnie to rzuci, raz, dwa, trzy i będzie pięknie. Jak ja się zacząłem przyglądać tej jego pracy na tym wózku, no to już w pewnym momencie nie wytrzymałem i się mu pytam, czy ty pierwszy raz robisz na wózku, nie? No, było takie... Powiem wam, że... Kilka razy się przyglądałem i sobie powiedziałem, ja mówię, no muszę chyba się zapytać, czy pierwszy raz na tym wózku robisz? A mówię wam, taki szamot był. Starałem się jemu coś tam wytłumaczyć. A on do mnie mówi, nie, nie, on na wózku robi, tylko że... pierwszy raz tą firmę moją rozładowuje, nie? Sobie pomyślałem, no, inteligent szpagatowy, bo co to ma za znaczenie, czy to moja firma, czy inna firma, jak stoi na paletach, to stoi na paletach, ale szamot był taki niesamowity. W pewnym momencie powtórzyłem, ja nie jestem jakimś tutaj specjalistą, ale też mam do czynienia z tym wózkiem, no, i trzeba po prostu też głową ruszać, nie tylko manetkami tutaj tymi gałkami poruszać, pokręcić, tylko też trzeba głową pomyśleć, jak to położyć, jak tego. No. I coś tam do niego mówię, że mówię, ty chłopie, za wysoko podnosisz te palety do góry. Jak tylko wyjdziesz za naczepy, to od razu opuszczaj na dół, bo weźmiesz, pozwalasz to. Tak podnosił od naczepy, jeszcze podnosił, nie wiem, z pół metra do góry na tych widłach te palety. Nie wiem po co, czego się bał. No i tak odjechał, postawił, zjechał i tak... I zgasła jemu ta sztaplarka, ten wózek zgasł. No i on mówi tam, co ja mówię, że ten...
No mówię, nie, ty jak tylko wejdziesz do góry, mówię 5 centymetrów, wyjeżdżaj i wtedy na dół daj, bo ci spadnie i będziemy później zbierać. I ten wózek jak zgasł, próbuję odpalić, nie da rady. Stoję, mówię, o, następne nieszczęście. Nie da rady, nie może odpalić. Nie wie, co się stało. Kombinuje, nie może odpalić. Ja mówię, piękne, a wiem, że nie mają drugiego wózka. Mówię, no to fajnie, szybko było, miło. No, mówię, żebym sobie załatwił szybki rozładunek. Zszedł z tego wózka, nie wiem, czy poleciał do szefa. Ja mówię, ale jak? Mówię, no nie może odpalić. Ani mówię, rozrusznika nie słychać, ani kliknięcia słabych baterii. Mówię, zaraz, moment, mówię, patrzę, czy nie zostawił na biegu. Wyrzuciłem na luz, prrm, wózek przychodzi, tak? Powiedziałem, wózek chodzi, gościu przychodzi, o, to tak może miało być, albo ja już nie wiem, co powiedziałem. Gościu przychodzi i do mnie mówi, co, baterie? No nie. A, mówię, nieważne. Aha, dobra, wsiadł i zaczął rozładowywać. Nieraz się dziwię, nie wiem, ja wiem, do wszystkiego trzeba nabrać praktyki, tak? Do wszystkiego, no w każdej branży czegoś trzeba, ja tak uważam, czegoś trzeba się przyuczyć, nauczyć. W początku będzie wychodziło to wolniej, ale to po prostu to coś widać, jeżeli masz jakiś oleju trochę w głowie, jest jakąś kumatą osobą, to jakoś ci to przychodzi łatwiej. Ale jak cielakowi będziesz tłumaczył, to cielak i tak nie zrozumie, bo to głowa nie przyjmuje i tyle. I takiego to można uczyć w nieskończoność. On mówi, że on już rozładowywał, ale mojej firmy jeszcze nie rozładowywał. A ja się pytam, czym się różni moja firma od innych, jak jest towar na paletach na naczepie. Ale później grzecznie mnie się słuchał, to co tam mniej więcej mu wskazówki jakieś dawałem, jak to ma brać, albo coś, jakoś się słuchał, chyba stwierdził, że głupio powiedział. Ale tak to jest. Tak to jest. Chcemy to auto tak tańczyć, kurczę, za dużo powietrza mam, czy nie mam powietrza w ciągnącej? Tutaj załadowane. Ciepło się zrobiło. Ciepło się zrobiło, powietrza rozprężyło. Może trzeba teraz opuszczać, bo jest za dużo. Pięknie. 16 stopni. Wyśmienita pogoda. No i dobrze, i tutaj tak widzicie, objeżdżam sobie dolnym ringiem Bochum, centrum Bochum. Tutaj mam zawsze jakieś takie alternatywy. Jeszcze tylko zupy trzeba dolać. Na jutro, żeby mieć święty spokój i akcja. Startujemy jutro. Lecimy. No to cóż, parę słów do Was. Wszystkiego dobrego. Może i do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że po świętach jesteście wypoczęci, że nie jesteście tak bardzo rozleniwieni jak ja. Aż mi się język mota pląta. Że Wam jakoś to łatwiej przychodzi ten pierwszy dzień po świętach rozruchowy, ale jutro już będzie dobrze, jutro już będę gotów do pracy. To tylko tyle ode mnie. SKS z wyrodnienia stawów. Przychodzi żaba do lekarza, lekarz się pyta, co pani dolega? A żaba odpowiada, panie doktorze, korzonki mnie walą w stawie. A mnie stawy.
Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.